pierwsza część konferencji w Kleczu Ślęza, Wrocław, Arka Gdynia, Arkadiusz Rusin, Karolina Stefańczyk. Panie trenerze, kilka słów po dzisiejszym meczu. Gratulacje dla zespołu z Gdyni. Myślę, że to pierwsza kwarta przede wszystkim wyjaśniła potencjał, jakim Gdynia dysponuje i z jakiego korzysta. W momencie, kiedy mocniej rotowali, no to my gdzieś tam próbowaliśmy wracać chociaż do poprawnej gry i prezentowali się poprawną. Ja bym chciał zacząć najpierw może od tego, że my cały czas się borykamy z problemami. To jak dzisiaj dziewczyny grały, to też pamiętajmy, gramy w siódemkę. Fekete wróciła po 2 miesiącach, zagrała z nami bodajże 3 spotkania i znowu jest nie do dyspozycji treningowej. Włoszka przyjechała, potrenowała z zespołem 3 treningi, później miała COVID, po COVIDzie zacząłem boleć kolano. Nie wiem, czy COVID jest aż tak ciężki, żeby uszkodzić kolano, ale fakt jest taki, że mamy ograniczoną rotację i to na pewno przeszkadza i mi. I też zespół jest już troszeczkę sfrustrowany, bo musimy cały czas wachlować ten sezon, praktycznie 6-7 zawodniczek, a to jest trudne. A to tyle jakby informacji dla kibiców, bo pewnie się dziwią, dlaczego nie jesteśmy w pełnym składzie, także gwoli wyjaśnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Karolina Stefańczyk. No, ja również gratuluję zespołowi z Gdyni wygranego meczu. Myślę, że tutaj się zgodzę ze wszystkim, co trener powiedział. Jakby głównym naszym problemem są problemy rotacji. Kiedy już zaczynamy gonić przeciwnika, no to gdzieś tam w pewnym momencie nas odcina i gdzieś tam brakuje tych sił. Zespół z Gdyni przede wszystkim miał przewagę pod koszem. No my gdzieś tam nie potrafiliśmy znaleźć na to recepty. Pierwszą kwartę przespałyśmy zupełnie. No myślę, że trzeba szybko załatać te nasze błędy i skupić się tutaj przede wszystkim na spotkaniu następnym z Gorzowem. Bez dla nas ważne. Dziękuję. Druga część konferencji w Kleczu Ślęza, Wrocław, FABU, Arka Gdynia, pani trener Jelena Skarowicz, Agata Dobrowolska. Pani trener, kilka słów komentarza po dzisiejszym meczu. No, gratulacje dla Ślęzy, bo zagrali moim zdaniem bardzo dobry mecz, też ze względu, że mają dużo problemów ze zawodniczkami, dużo kontuzji w tym roku. To pokazali na koniec tam trzecie kwarty, początek czwartej, kiedy my weszliśmy trochę więcej relaksowano i gdzie ona przyszła na 12 punktów różnicy. Myślę, że była wielka walka z ich strony, ale też pochwalić moje dziewczyny, bo wróciły się w tym momentu i nie pozwolili na jakie niespodzianki dzisiaj. Wróciły się do koncentracji i tego, co gadaliśmy, żeby były skoncentrowane do końca meczu i ten mecz, no, do końca wygraliśmy, zagraliśmy jak powinnamy, wykorzystaliśmy nasze szanse. W obronie dosyć dobrze zagraliśmy, możemy jeszcze lepsze, ale gratulacje też mówię jeszcze raz do dziewczyn i moich, i dla walki dziewczyn Ślęza. Dziękuję bardzo. Agata Dobrowolska. Ja również gratuluję tutaj zespołowi z Wrocławia. Tym najlepiej, że ciężko się tu gra. I tak jak trenerka powiedziała, no tutaj w tej trzeciej, czwartej kwarcie troszkę uciekło nam skupienie, ale cieszę się z tego, że wróciłyśmy na dobre tory i myślę, że spotkanie było fajne dla każdego. Dziękuję bardzo.